którym ktoś chyba pętlę chce założyć w związku z tak zwaną daniną Sasina, nad którą się znęcali wszyscy politycy opozycji z Borysem Budką na czele. Myślę, że przedsiębiorcy bardziej bali się rządów Donalda Tuska i pana Kosiniaka-Kamysza za rządów koalicji PO-PSL. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w bardzo trudnym czasie covidowym przekazał w ramach wsparcia dla przedsiębiorców, dla ratowania miejsc pracy ponad 200, bodajże 70 miliardów złotych. To pokazuje skalę troski o polski przemysł, o polski biznes, o polskie spółki. Nie ma co się bać. Trwają prace, trwają rozmowy. To ma być podatek zdejmujący nadmiarowe marże w gruncie rzeczy, tak, a nie nadmiarowe zyski od spółek, które zarobiły na tych wzrostach cen energii. Tak jest. Czy objęte nim będą także prywatne firmy? Znaczy nie, to są przede wszystkim duże podmioty, które właśnie w ramach swojej działalności no, mają dość wysokie marże. Notują duże zyski, też potężne zyski, a gdybyśmy poszli tak daleko już w przód w tym profetyzmie, tak, z mojej strony, no to te środki, to jest 13,5 miliarda złotych, z czego 5 miliardów na wyrównywanie jednak kosztów funkcjonowania dla podmiotów, zostaje 8,5 miliarda złotych, które trafią do samorządów, które też może trafiłyby do samorządów na realizację inwestycji, więc to są działania, myślę, że też prorozwojowe, chroniące nasz przemysł, nasz biznes. Natomiast to jest wszystko jeszcze w takim in statu nascendi, w stanie takiego tworzenia, rodzenia się, bo jeszcze Komisja Europejska w tym zakresie musi się wypowiedzieć, a my spokojnie Ale się pani do tego Ursula przygotowujemy. Von der Leyen w swoim orędziu o stanie Unii opowiedziała o tym, że te zyski są bezwzględnie za wysokie i niezasłużone. I że Komisja Europejska pracuje nad sposobem podzielenia się tymi zyskami i rzuciła sumę 140 miliardów euro, które miałyby z tego tytułu trafić do państw członkowskich, czyli w Unii się o tym samym rozmawia. A przypominam jeszcze raz słuchaczom, że kilka miesięcy temu, no dość czas temu, pan premier Morawiecki mówił o tym, tak? W kontekście też między innymi podmiotów norweskich i nie tylko. W Norwegii nie tylko. Wskazują, że właśnie niektórzy notują potężne zyski, że tak powiem, kosztem tej trudnej sytuacji. To wówczas była kwestia po-covidowa i należy coś z tym zrobić. Więc tutaj pracuje Komisja Europejska, pracuje polski rząd, Ministerstwo Aktywów Państwowych nad tym również. Więc wszystko jest przed nami. Na spokojnie czekamy, jeżeli chodzi o projekt ustawy, który jeżeli będzie przygotowany, trafi pod obrady Sejmu. A czy prawdziwy jest taki argument opozycji, który się także w tej debacie sejmowej pojawił, że firmy energetyczne unikną płacenia tego podatku, bo wykażą wysokie wydatki inwestycyjne i w związku z tym nie będą musiały tego podatku płacić? Czy to jest prawdziwe? Znaczy nie sądzę, bo to wszystko jest wymierzalne i sprawdzalne, więc tutaj jeżeli ktoś tak sądzi, to myślę, że chyba buduje swoją narrację na złych danych. Jeszcze jedna kwestia. Sam Donald Tusk to podnosił, że dotyczy to części spółek giełdowych, co powoduje, że wartość tych spółek na giełdzie spada na łeb, bo taki podatek to jest obniżenie giełdowej wartości tych spółek. Czy dane, no dane z WIG-u są takie sobie, powiedziałbym, ale to nie wynika chyba z zapowiedzi tego podatku, tylko ogólnej sytuacji. Czy jest takie niebezpieczeństwo, że tak, że ten podatek osłabi notowane na giełdzie spółki? Znaczy pan Donald Tusk tutaj wykazuje się słabą wiedzą z zakresu mikro i makroekonomii. Ja nie sądzę, żeby akurat to miało wpływ na sytuację na giełdzie. Bez wątpienia nie, dlatego że my mówimy o zyskach nadzwyczajnych, ekstra zyskach i to nie jest łupienie, mówiąc kolokwialnie, podmiotów prawa handlowego, spółek, tylko właśnie, mówiąc takim językiem trochę metaforycznym, zdjęcie tego nadkładu nadmiernych zysków, ale też pozostawiając spółki w dobrej kondycji finansowej oczywiście. Jest jeszcze ta decyzja o tym, żeby zdjąć to obligo ze spółek, które oferują
energię, żeby to nie musiało być obligatoryjnie sprzedawane przez giełdę i w ten sposób miałyby o 2/3 spaść z ceny energii. Dlaczego aż tak wielki spadek cen miałby być z powodu wprowadzenia tego mechanizmu? Podczas moich dyżurów czy spotkań z wyborcami właśnie też padają takie pytanie, dlaczego te nasze spółki, rodzime spółki energetyczne, no nie sprzedają tej energii po niższych cenach? Otóż nie mogą. No europejskie, niestety europejskie regulacje nakazują, że tak powiem, handel ceną energii poprzez giełdę i to obligo giełdowe, no jest, że tak powiem, głównym sprawcą tego, że nie możemy tych cen obniżyć. Stąd propozycja idzie w tym kierunku, aby to obligo giełdowe obejść, czy też ewentualnie z niego zrezygnować, co pozwoli, są różne szacunki, od 1/3 czy też do 2/3 cen energii, czyli o 1/3 moglibyśmy taniej, tak, kupować tą energię elektryczną. To jest dość dużo. Więc nie zostanie to zanegowane przez Komisję Europejską? Powiem szczerze, wiedzy na ten temat takiej źródłowej nie mam, ale nie sądzę, żeby to było zablokowane, dlatego że tutaj w dalszym ciągu tą różnicę będziemy mogli jako państwo tym spółkom dopłacać. To jest też zgodne z prawodawstwem unijnym. Także tutaj myślę, że Komisja Europejska nie powinna nam robić przeszkód, chociaż biorąc pod uwagę działania Komisji Europejskiej w innych obszarach, można mieć co do tego pewne wątpliwości. Przyjęto też założenia budżetu bodaj wczoraj i z tych założeń budżetu wynika, że dług publiczny w relacji do PKB liczony unijną metodologią wzrośnie z 52 do 53% na koniec przyszłego roku. Średnia dla Unii to jest 88,1, dla strefy euro 95,6. Czy taki optymistyczny wynik oznacza, że Polska może się zadłużać, gdybyśmy na przykład nie mieli pieniędzy z KPO? Czy nawet mając tak niski wskaźnik długu publicznego, jednak nie powinniśmy się zadłużać? Przychody 607 miliardów złotych, a przypomnijmy za rządów Platformy... 604,5. Za rządów PO-PSL, jak przyjmowaliśmy budżet, to było 289 miliardów. To pokazuje też skalę, jeżeli chodzi o budowanie dobrej pozycji budżetowej państwa. Myślę, że gdyby KPO w dalszym ciągu było blokowane przez Komisję Europejską, ten budżet z tymi wskaźnikami makroekonomicznymi pozwoli nam na realizowanie spokojnie jeszcze te inwestycje, które są objęte, że tak powiem, ale damy radę to uciągnąć, bo w tym planie jest zapisane 2,5-krotne zwiększenie kosztów obsługi długu. Z 26 do 66 miliardów złotych. To są w zasadzie takie puste pieniądze, które trzeba wydawać w budżecie i to są sztywne wydatki. Tak, są sztywne wydatki, natomiast myślę, że mimo wszystko tutaj działalność też Narodowego Funduszu, Polskiego Funduszu Rozwoju, którym kieruje prezes Borys, pozwolą na to, że inwestycje te, które są objęte Krajowym Planem Budowy, będą refinansowane, tak abyśmy mogli kontynuować tą dobrą drogę rozwoju gospodarczego Polski. No, w założeniach jest, że znajdą się pieniądze na 500+, szkolną wyprawkę, 13 i 14 emeryturę, zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych i samorządów, tak. No i 13,8% rewaloryzację emerytur. Z czego wynika ten optymistyczny? Z wysokich, bo będą zakładane są wysokie dochody podatkowe. Tak, uszczelniamy w dalszym ciągu. A jak to będzie recesja? Znaczy recesja, delikatna recesja jest przewidywana, bo tam też w tym budżecie zakładamy, że jest bodajże no, niższy PKB, więc planujemy to spowolnienie gospodarki, ale na szczęście nie słuchaliśmy opozycji i nie schodziliśmy jej tak, aby nam to wyskoczyło, jak nie wiem, jak wysoko bezrobocie. Leszek Balcerowicz, gdy był wicepremierem, ministrem finansów w rządzie Jerzego Buzka, to zaczął schładzanie
No i okazało się, że to składzanie było katastrofalne. Katastrofalne, mieliśmy 20-kilka% bezrobocia. Były też gminy, które notowały 38-40% bezrobocie. To był straszny czas. Ja go ten czas pamiętam jeszcze z czasu Solidarności, kiedy byłem działaczem Komisji Krajowej. Natomiast wracając do tych... Pan poseł Mosiński był bardzo ważnym działaczem związkowym, także w podziemiu. Tak, dziękuję uprzejmie. Natomiast pan redaktor był uprzejmie wspomnieć te kwestie społeczne, prospołeczne, prorodzinne, czyli te programy 500+, 300+ i tak dalej. To będzie utrzymane. Nie wyobrażam sobie inaczej. Chcemy wspierać polskie rodziny i to będzie czynione. Natomiast gospodarczo świat przychodzi kryzys, również w Unii Europejskiej. Niemcy mają potężny ból głowy, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na Bałtyku, czyli te eksplozje na nitkach Nord Stream 1, Nord Stream 2. Notowania gospodarcze są bardzo złe dla gospodarki niemieckiej, więc to pokazuje, w jak trudnym czasie funkcjonujemy, ale mimo wszystko polska gospodarka ma się w miarę dobrze. To przejdźmy może trochę na chwilę do polityki. Skąd się wzięło to zamieszanie wokół wymieniania premiera? Dzisiaj jest wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego. Jutro jest tak zwane PKP, czyli Prezydium Komitetu Politycznego. Czy faktycznie były prowadzone rozmowy z panią premier Beatą Szydło i z panią marszałek Elżbietą Witek w kwestii zamienienia premiera Morawieckiego na którąś z tych pań? Znaczy ja takiej wiedzy źródłowej nie mam. Natomiast jedno jest moim zdaniem pewne, że niektóre media, które wspierają opozycję, kreślą jakieś scenariusze konfliktu personalnego między panem premierem i wicepremierem Sasinem, co oczywiście jest nieprawdą. Panowie pracują na rzecz Polski i Polaków, polskich rodzin. Natomiast myślę, że jakby... Tak. Ale sądzę, co to zakłada, że jak spotykacie się na komitecie politycznym, to nie wolno mówić innym głosem? No właśnie o to chodzi, że polityka jest takim obszarem działania. Zarządzanie państwem to jest taki obszar, który na pewno generuje twarde dyskusje, twardą wymianę zdań, wymianę poglądów, bo to wszystko jest dla dobra naszego kraju. To gdybyśmy sobie mieli, mówiąc kolokwialnie, pić z dzióbków, to wtedy mogło być różnie. Więc myślę, że tutaj media, o których wspomniałem przed chwilą, trochę to przerysowałem, znaczy trochę, mi się znacznie przerysował, nie ma moim zdaniem w planach jakichkolwiek zmian. Ale chodzi o tę perspektywę wyborów parlamentarnych jesienią przyszłego roku, że nie będzie zmian, w sensie zmiany premiera przez ponad rok jeszcze. Znaczy moim zdaniem pan premier Mateusz Morawiecki jest bardzo dobrym premierem. W sondażu, który dzisiaj publikuje dziennik Gazeta Prawna, 53,6% badanych jest za pozostawieniem pana premiera Morawieckiego na stanowisku, przeciwnego zdania 43,1%. Tak, to jest właśnie te 40 parę procent, to jest jakiś tam też część udział jakby w kreśleniu tych mediów, które są, działają wspólnie z opozycją, w kreśleniu takiego właśnie obrazu pana premiera. Myślę, że nie warto się nad tym za bardzo tutaj pochylać. Jedno jest pewne, rząd stoi przed trudnymi wyzwaniami, jakim jest kryzys energetyczny, wywołany wojną na Ukrainie, ale też i polityką Putina. My przed tym imperializmem kremlowskim, moskiewskim przestrzegaliśmy wielokrotnie przez szereg lat, nie będąc u władzy, byliśmy, że tak powiem, wykpiwani, wyśmiewani jako rusofobi. Dzisiaj, mówiąc, można powiedzieć z gorzką satysfakcją, mieliśmy rację, tak? Więc rząd... Dzisiaj rusofobia jest modna. No tak, w rusofobów przebierają się ci, którzy jeszcze nie tak dawno palili papierosy na balkonie i zapraszali na spotkania z ambasadorami, żeby przeprowadzać jakieś tam, nie wiem... scena balkonowa. Minister Sikorski, minister Ławrow. Nie myli z Romeem i Julią. Nie, tak jest, nie myli z Romeem i Julią. Więc tutaj to pokazuje, że przed nami są trudne czasy, no oczywiście w sensie rozwiązywania problemów, trudnych problemów, i myślę, że akurat pan premier Mateusz Morawiecki jest dobrym sternikiem naszego rządu. A czy był problem, bo media spekulują, te, które sympatyzują z opozycją, że całym tym zarzewiem konfliktu była kwestia węgla, czy pewnej nieskuteczności w zakupach tego węgla. To jak to z tym węglem jest? Bo są specjalne programy, gdzie tam pokazuje się, że ten węgiel jest do niczego, że tam sam miał jest, że trzeba go przesiewać, że się nie pali.
No ale jak zajrzałem do takich ofert giełdowych, to tam jest pewne wskaźniki kaloryczności i ten węgiel jest wszędzie taki sam w gruncie rzeczy. Tak, myślę, że akurat rząd polski, rząd Prawa i Sprawiedliwości, rządowej prawicy intensywnie pracuje. Poszczególne ministerstwa to też odpowiedzialne na tym, aby sprowadzać ten węgiel w miarę skutecznie. Doskonale wiemy, że jest duża konkurencja na rynkach światowych. Każde z państw, zwłaszcza tutaj myślę o Unii Europejskiej, Europie, ma te problemy, jeżeli chodzi o zakupy. Natomiast ten węgiel jest sprowadzany sukcesywnie dla przemysłu, ale też i dla indywidualnych odbiorców. No może mogą być pewne problemy, jeżeli chodzi o przepustowość polskich portów. To wiadomo. Ale mieliśmy z Kłajpedy korzystać na przykład. Tak. Korzystamy? Znaczy nie wiem, takie były założenia, żeby też poprzez porty państw nam tutaj przyjaznych w ramach tej grupy państw nadbałtyckich, żeby sprowadzać to też do tych portów, a później drogą kolejową. Właśnie, bo na Łotwie i Litwie jest odpowiednia infrastruktura. Tak, jest. I tym torem to sprowadzać, ale jedno jest pewne, to co już zapewniali pan premier Mateusz Morawiecki i przywódcy, liderzy partii, że tego węgla dla polskich gospodarstw nie zabraknie. Natomiast opozycja oczywiście kreśli jakieś scenariusze, które mają wywołać panikę wśród Polaków, no bo na tym opiera się główna jakby polityka partii opozycyjnych, nie na współpracy i współdziałaniu w tym trudnym czasie, tylko właśnie na sianiu niepewności i paniki. To już musimy kończyć, więc ostatnie pytanie. Czy w piątek dowiemy się o jakichś zmianach personalnych, bo to miała być ta data, kiedy miały być one obwieszczone? Nie sądzę, żeby jakiekolwiek informacje miały być jakieś ważne tematy dotyczące polityki personalnej w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj mamy ten klub wyjazdowy, zapewne kwestie dotyczące współpracy, współdziałania. Jakieś informacje szczegółowe dotyczące pewnych strategii, to zapewne może być tematem dzisiejszych rozmów. Oczywiście wystąpienie pana premiera Mateusza Morawieckiego, ale też prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, bo to jest klub Prawa i Sprawiedliwości, a więc tutaj Prawo i Sprawiedliwość będzie się, że tak powiem, pochylać nad tymi wszystkimi sprawami, które trzeba będzie rozwiązywać w najbliższym czasie i myślę, że jak zwykle skutecznie. Bardzo dziękuję. Pan doktor Jan Mosiński, bo to też trzeba powiedzieć, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję uprzejmie. Dobrego dnia życzę. Przegląd prasy. Przegląd prasy. Wszyscy właściwie, od Gazety Wyborczej, tam Andrzej Kublik, po Gazetę Dziennik Gazecie Prawnej, Gazeta Prawna, mówią, że Rosjanie sobie wysadzili ten gazociąg. Rzeczywiście ten temat Nord Stream 2 i Nord Stream 1 pojawia się w wielu dzisiejszych tytułach. Ja tutaj czytam, że telewizja Sky News podaje informacje o kolejnym wycieku z Nord Streamu. Szwedzka Straż Przybrzeżna podobno znalazła czwarty taki wyciek w rurociągu Nord Stream. Niepokojące informacje rzeczywiście. No ale de facto tam nie było gazu, tylko taki techniczny, który miał równoważyć ciśnienie wody, bo to jest na dnie morskim. Ale sygnał niepokojący. Bo tylko jedna nitka Nord Streamu 2 ocalała, więc ponieważ to się mieści bardzo mocno, co podkreśla Andrzej Kublik w Gazecie Wyborczej, w strategii Rosjan atakowania tych takich sieci przesyłowych, nie tylko rosyjskich, ale i obcych, więc bardzo to pasuje. I tu zaglądam do dziennika, do Gazety Polskiej Codziennie, gdzie jest taki tekst, że no cóż, Sikorski robi łaskę Putinowi, no bo rzeczywiście to zostało wykorzystane przez rosyjskich propagandystów, przez panią Marię Zacharową, na przykład rzeczniczkę MSZ-u, którą, no proszę bardzo, Sikorski przyznaje, Amerykanie wysadzili nam rurociąg, czyli zdejmuje odpowiedzialność z Rosjan za ten akt terroru, co jest jak na tak doświadczonego polityka, no powiedzmy mocno niemądre, nazwijmy to tak. W dzienniku Gazecie Prawnej jest taka mapka, że właściwie to już nic nie płynie do Europy, jeśli chodzi o gaz rosyjski, no bo Nord Stream jest wyłączony, ta jedna nitka Nord Stream 2 była czynna, ale jakby ten gaz był nielegalny, więc nie docierał.
ten Jamalski przez Polskę jest wyłączony, te przez Ukrainę są mocno ograniczone i mogą być, jeśli płynie to jeszcze przez Turcję, Turk Stream, który dociera oprócz Turcji do Węgier i Serbii między innymi, i to jest, to pokazuje, że Unia powinna jak najszybciej sobie z tym poradzić, bo będzie kłopot, i ten kłopot kurs złotego obrazuje, który przekroczył 5 złotych, ale nie tylko złoty traci. Najbardziej się umacnia dolar, który stracił, który zyskuje, a wszystkie waluty do niego tracą. Najbardziej niepokojące jest to, panie redaktorze, że znawcy tego rynku walutowego piszą o tym, że trudno wypatrywać światełka w tunelu, dającego nadzieję na to, że ten trend wyhamuje. Oby się mylili. No bo cała strefa euro jest dotknięta tym także z powodu tego, że ma ten kryzys energetyczny, a Stany Zjednoczone go nie mają, no bo mają własny gaz, który nawet eksportują. Przecież my ten skroplony gaz kupujemy także między innymi w Stanach Zjednoczonych. I trafia do nas dzięki terminalu w Świnoujściu. I byliśmy dobrym przykładem dla innych. Niemcy sobie teraz budują w Rzeczpospolitej, co moją uwagę zwróciło. No właśnie. Aha, tu jest, czy Bruksela utrnie dotacje Polsce, i sondę zrobiono na ten temat. No i okazało się, że większość sądzi, że tak, że 39% zdecydowanie tak, 43% raczej tak, czyli to daje łącznie 82%, więc pesymizm jest w narodzie, jeśli chodzi o te środki europejskie. Tu także słabość złotego. Szymon Hołownia w wywiadzie opowiada, jak to PO i PiS są partie starego świata. Nie chcę się domyślać, co się kryje za nowym światem Szymona Hołowni. Czy może nowy wspaniały świat Aldusa Huxleya? Sporo też, panie redaktorze, tych spekulacji w dzisiejszej prasie na temat przyszłości politycznej premiera Mateusza Morawieckiego. No tak, te spekulacje. Gazeta Wyborcza odwołała wyrok na premiera Morawieckiego. Najpierw ten wyrok sama ogłosiła, a dzisiaj odwołuje ten wyrok. Dla mnie taka ważna wiadomość. Słyszałem jadąc tutaj o tym w serwisach odzyskanie tych obrazów Bractwa Świętego Łukasza z 1939 roku, bo to jest pewien fenomen. Szkoła profesora Tadeusza Pruszkowskiego, bo to jego uczniowie w gruncie rzeczy byli, którzy te obrazy namalowali. To jest pewien fenomen trochę podobny do brytyjskiego fenomenu prerafaelitów, tylko tam to było sporo wcześniejsze, bo w połowie XIX wieku, na przykład Johna Millet czy Gabriela Dantego Rossettiego, i te polskie obrazy też są bardzo oryginalne, bo są stylizowane w takiej formie trochę jak właśnie prerafaelici. I to bardzo dobrze, że to się znalazło w Muzeum Historii Polski, bo taką funkcję pełniło na tej wystawie w Nowym Jorku, gdzie trafiło osobiście. Bardzo się cieszę z odzyskania tych obrazów Bractwa Świętego Łukasza. Polecamy państwa uwadze, nie tylko prasa, ale też tę wystawę. Zapraszamy zatem do czytania i do oglądania.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest godzina 7:35. Czas na kolejną polityczną rozmowę tego poranka. 24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki. Gościmy dziś w studiu Polskiego Radia panią Katarzynę Rubnauer. Jak powiedziałem przy panu Janie Mosińskim, doktor Jan Mosiński, to pani Katarzyna Rubnauer, też jest doktor Katarzyna Rubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. To może zacznijmy od tego, po raz pierwszy we Włoszech premierem będzie kobieta. Czy to panią cieszy, czy niekoniecznie? Na razie, na razie mnie cieszą pierwsze zapowiedzi pani Meloni, które wyraziła na Twitterze z bardzo jasną deklaracją w stosunku do Ukrainy, czyli tego, że jednoznacznie tutaj będzie stała po stronie tego bloku tych państw, które wspierają Ukrainę, które jednoznacznie wypowiadają się w tych kwestiach. To oznacza, że to ułatwi dalsze sankcje, ułatwi współpracę europejską, tą jedność europejską, którą właściwie zaburza tylko w tej chwili bardzo zdecydowanie Orban, jeszcze do niedawna przyjaciel polskich władz. Nie wiem nawet, czy nie chcą wrócić znowu do tej współpracy. Poprzednich który... też. No niezupełnie. Ja przypomnę, że on został wydalony. Przyjazne. No ale ja pamiętam również, że został wydalony z EPP. Ale dopiero niecałe dwa lata temu. No, ale został wydalony. Z tego, co wiem, dużo wcześniej były prace na ten temat. Dopiero dwa lata temu udało się do tego doprowadzić. Ale nie zmienia to faktu, że jeszcze przypomnę, że zarówno w grudniu, jak i potem w styczniu, czyli tuż przed wybuchem wojny, były spotkania, ten Warsaw Summit, a potem drugi Madryt Summit. Nie pamiętam, kiedy był ten Madryt Summit. Warsaw Summit był w grudniu 2021 roku, gdzie ludzie, którzy jawnie sprzyjali Putinowi, z między innymi Salvini, czyli członek niestety rządu tego nowego pani Meloni, jak i również właśnie Orban, jak i Marine Le Pen, spotykali się z Jarosławem Kaczyńskim, Mateuszem Morawieckim. Ale nie po to, żeby pomagać Putinowi. No niestety, my wtedy zwracaliśmy uwagę na to, że są to wszystko partie jawnie proputinowskie. Zwracaliśmy również uwagę, że jak to zachowanie... A co do zwracaliście uwagę, że jest jawnie proputinowska, no, ale nie albo była... SPD? Przypomnę, że po pierwsze SPD to jakby troszeczkę też nie nasza międzynarodówka, natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że wiele krajów handlowało z Rosją, też przez długi czas kupowało. Natomiast polski rząd, również ten poprzedni, PO-PSL, bardzo dużo zrobiły do tego, żebyśmy mogli być niezależni, jeśli chodzi o na przykład gaz. Przypomnę, że gazoport... No, zbudowały gazoport od początku do końca. Ja przypomnę, że gazoport został rozpoczęta budowa w 2010 roku, czyli za rządu Donalda Tuska. Została zakończona w 2015, kiedy wpłynął pierwszy 16. statek. Ten, zakończona budowa została w 2015, a potem jeszcze, kiedy jeszcze w grudniu kończone. Wpłynął. Kiedy wpłynął w grudniu jeden... wpłynął pierwszy statek, tak jak... który został zakontraktowany jeszcze w listopadzie. To ja też pamiętam, on taki był, że tak powiem, modelowy. Wpłynął, a potem jeszcze kończono. Te budowę nie. Co do gazoportu, wszyscy się zgadzają. Mógł być nawet wcześniej. No ale umowy gazowej z Gazpromem podpisanej przez pana wicepremiera Pawlaka, to chyba nie chwalimy. No, wie pan, ja do 2037 roku. Nie mam żadnych roku. Przeszkód, żeby pan zaprosił pana Pawlaka. Ja nawet wtedy nie byłam w polityce. Ja przypomnę, że ja przyszłam raz z Nowoczesną w 2015 roku. Nie, ja rozumiem, tylko jak rozliczamy politykę prorosyjską, no, albo... Znaczy, poprzedni rząd zrobił wszystko, żebyśmy w tej chwili mogli, w momencie, w którym zaczął się proces sankcji, zaczął się proces odcinania od gazu rosyjskiego, żebyśmy mogli być niezależni dzięki temu, że możemy mieć gaz skroplony LPG z Stanów Zjednoczonych między innymi, dzięki właśnie gazoportowi, no to mamy szansę, również zwiększenie bardzo duże zbiorników, prawda? Została zwiększona ilość zbiorników, został stworzony te rewersy, które umożliwiają z innych krajów europejskich pozyskiwanie gazu. I to spowodowało, i w tej chwili oczywiście cieszy nas też rozszerzenie tego przez Baltic Pipe. Jeżeli byśmy patrzyli to jako całość działań, to dobrze, że kolejne rządy coraz bardziej uniezależniają Polskę od gazu. I jesteśmy nawet w lepszej sytuacji dużo niż Niemcy, trzeba przyznać. Chociaż oni zużywają... Ale to chyba nikt nie ma wątpliwości, 90 miliardów metrów sześciennych, a my 20, więc jest trochę różnica.
Nikt nie ma chyba wątpliwości, że niemiecka polityka dotycząca środków energetycznych poniosła klęskę, dlatego że zarówno ich pomysł na zamykanie elektrowni atomowych w sytuacji, w której one mogły być stabilizatorem do innych odnawialnych źródeł energii, jak i również uzależnienie się od i mogły pomagać innym krajom w eksporcie energii. No ale to przecież krytyka na przykład Nord Stream 2 przez wszystkie kolejne rządy była, rządy polskie była cały czas i kiedyś nawet Sikorski go nazwał paktem Ribbentrop-Mołotow. No ale też powiedział, że trzeba było się przyłączyć, a jak się nie przyłączyliśmy, to musimy go potępić. No przede wszystkim zwracał uwagę bardzo dawno, że to jest nie w interesie Polski. A jak wywołała pani pana ministra Sikorskiego, to jest mądre sugerowanie, że Stany Zjednoczone wysadziły te rury, no bo raczej Rosjanie to wysadzili, a Sikorskiego cytują wszyscy propagandyści Kremla. Nie mam żadnych wątpliwości, że w tej chwili rolą takich krajów, które są najbliżej, na przykład Danii, jest wyjaśnienie, jakie były przyczyny. Natomiast ja podejrzewam raczej jednak rosyjską rolę. Wiele na to wskazuje. Zaczęliśmy od kobiety, a druga kobieta, czy u pani nie wywołało to sprzeciwu, jak pani Ursula von der Leyen tak przed wyborami włoskimi próbowała trochę na nie wpłynąć? Ja bym tego nie traktował tak bardzo poważnie, ale potem posłuchałem byłych włoskich premierów Enrico Letty i Matteo Renziego i oni byli oburzeni po prostu, czyli różne od partii demokratycznej po lewicę we Włoszech wszyscy uznali, że to jest niedopuszczalna ingerencja. Znaczy ja chciałam przypomnieć, że Ursula von der Leyen została komisarzem europejskim, została przewodniczącą Komisji Europejskiej dzięki głosom Prawa i Sprawiedliwości. Dostała ich wsparcie, zrobili wszystko, żeby dokładnie... Żeby nie został tym dokładnie zrobił PiS wszystko, żeby to ona dokładnie została przewodniczącą Komisji Europejskiej. W związku z tym myślę, że to pytanie może pan równie dobrze skierować do poprzedniego, mógł skierować swojego gościa, jak i również do innych przedstawicieli PiSu. Natomiast no, można powiedzieć, że Sikorski był ministrem obrony w rządzie PiS. Jeszcze. Też, ale był również potem był ministrem spraw zagranicznych innego rządu. A w klubie, no bo jesteście członkami tego samego klubu, chociaż pan Radek Sikorski jest w Parlamencie Europejskim. To nie jest takie proste, dlatego że pan Radek Sikorski jest w Europarlamencie, jest w innej grupie międzynarodowej niż jest Nowoczesna. A to prawda, bo my jesteśmy walde. Bo pani Katarzyna Rubnauer zachowała tożsamość Nowoczesnej w tym. Jakby pani zrecenzowała tę obecność Nowoczesnej w Koalicji Obywatelskiej? Bardzo dobra współpraca z naszymi koalicjantami, zarówno z Platformą Obywatelską, jak i z Inicjatywą Polską czy Zielonymi. Uważam, że jesteśmy klubem, który dobrze współpracuje. Klubem, który rzeczywiście w tej chwili widać we wszystkich sondażach jest najsilniejszą siłą na opozycji. Co więcej, mamy takie poczucie, że realizujemy wszystko, żeby w 2023 roku, jestem przekonana, zwyciężyć z PiS-em, żeby być główną siłą, która będzie decydować o przyszłym rządzie. To wszystko powoduje, że człowiek z nadzieją patrzy na przyszłość. A te lewicowe posunięcia Donalda Tuska są pani bliskie? Ta zapowiedź, jeśli chodzi, że nie puści na listy nikogo, kto się sprzeciwi zakazowi. Ja przypomnę, że Nowoczesna jeszcze w poprzedniej kadencji składała dokładnie taką ustawę dotyczącą liberalizacji aborcji, jak i również ustawę o związkach partnerskich. W związku z tym cieszymy się, że postulaty Nowoczesnej stały się postulatami w tej chwili całej Koalicji Obywatelskiej. Dla nas jest dość oczywiste, że Polki nie są ani mniej odpowiedzialne, ani głupsze od obywatelek innych krajów Unii Europejskiej, a we wszystkich praktycznie krajach Unii Europejskiej, poza maluteńką Maltą 400-tysięczną, kobiety mają prawo do decydowania o swoich prawach reprodukcyjnych. A poza tym, wie pan, przez wiele lat mieliśmy coś, co się nazywało kompromisem. Ja bym to nazwała zgniłym kompromisem z 93 roku. I ten zgniły kompromis wypowiedział PiS i powiedział w ten sposób, spowodował, że w społeczeństwie... No nie. PiS to po pierwsze był wniosek posłów PiSu razem z posłami Konfederacji.
50, a po drugie nikt nie ma wątpliwości co do roli pani Julii Przyłębskiej, no, towarzyskiego odkrycia Jarosława Kaczyńskiego. Ale ono nie obalało. Ale ono nie obalało. Ale interpretacja tego prawa była podobna. Ale ono nie obalało tego, co mieliśmy od 93 roku, co było pewną umową społeczną, którą wypowiedział PiS. I teraz dla mnie jest dość oczywiste, że jeżeli słyszymy teraz o śmierciach kolejnych kobiet albo o tragediach kolejnych kobiet, które zmusza się do tego, żeby z narażeniem życia rodziły płody, które ale są tak ciężko uszkodzone. No jak to przed chwilą mieliśmy taką sytuację, że dopiero w 30 tygodniu ciąży zgodzono się na przedwczesny poród w przypadku wady letalnej, czyli takiej, które było oczywiste, że ten płód umiera natychmiast po porodzie. I takich sytuacji nie powinno dochodzić. Bo to zwykle zaniedbania szpitali są przypisywane. Przepraszam bardzo. W tym wypadku akurat bardzo jasno powoływano się na właśnie zmienione prawo, że zmienione prawo uniemożliwia tego typu pomoc kobiecie. W końcu zmieniono i ostatecznie ta kobieta mogła bardzo późno i to było już narażenie jej życia. I dla mnie, jeżeli ktoś wypowiada wojnę kobietom, doprowadza do sytuacji, w której kobiety w Polsce mają odbieralne kolejne prawa i to od praw takich, które są prawami całej rodziny, czyli in vitro. My zaczynamy teraz zbiórkę podpisów pod projektem o finansowaniu in vitro. Koalicja Obywatelska Nie, Koalicja Obywatelska, ale również ze środowiskami społecznymi, które walczą, takimi jak środowisko Bocian. W tej chwili niepłodność jest chorobą cywilizacyjną, dotyczy bardzo wielu par, w związku z tym dla nich prawo do posiadania dziecka jest bardzo ważne. Dzięki temu poprzedniemu programowi in vitro urodziło się ponad 22 tysiące dzieci i dla nas jest oczywiste, że te pary, które chcą mieć dzieci, a które są niepłodne i nie mogą tego mieć w sposób naturalny, powinny mieć prawo Czyli do tego, żeby bez zbankrutowania... Czyli opowiada się pani za dofinansowaniem tego zdecydowanie programu przez państwo. Jestem za dofinansowaniem programu in vitro, szczególnie, że jest to można powiedzieć, najtańszy program prodemograficzny, ponieważ największy jest skutek bezpośredni, to znaczy posiadania dziecka. Ale ma pani świadomość, bo ja miałem przyjaciół, którzy korzystają, że to nie jest takie proste, że czasem tych prób jest kilka i kobiety ciężko to znoszą. No dobrze, ale kobiety tego chcą. I to powiem, całe rodziny pragną. Mam sama wśród znajomych osobę, która ma już jedno dziecko dzięki in vitro, teraz stara się o drugie dziecko dzięki in vitro. Miałam możliwość poznania bardzo miłych z okazji tej konferencji rozpoczynającej akcję zbierania podpisu miłych Myślę, ludzi. Że każdy z nas ma takich znajomych. Którym dzięki in vitro udało się urodzić bliźniaki i te bliźniaki już w tej chwili mają 2 lata. Dla mnie jest dość oczywiste, że jest to procedura, która ludziom, którzy nie są w stanie przestać być bezpłodni, ale umożliwia im posiadanie dzieci. I dlatego ja uważam, to tak jak czasami mamy choroby, które leczymy tylko objawowo, a nie jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, w której ktoś nie... I to jest bardzo ważne dla mnie. I jako Nowoczesna cieszymy się, że w takich programach możemy, w takich akcjach możemy brać udział i cieszymy się również z tego, że cała Koalicja Obywatelska dzięki temu będzie miała w kierunku praw kobiet rozwiązania. Jeszcze, bo mamy minutę tylko, pani poseł, takie, no, trochę ono się stało już rytualne. Kiedy będzie jedna koalicja, dwie koalicje, trzy koalicje? Czy już zdecydowaliście ile? Wie pan, mamy taką sytuację, że polski rząd zajmuje się sam sobą. Wszyscy się zastanawiamy, co zapadnie na Radzie Politycznej. Natomiast my się w tej chwili w bardzo dużym stopniu zajmujemy tym, co interesuje Polaków. Tego, że nie ma węgla, że energia jest niebotycznie droga, że mamy do czynienia z sytuacją, w której Polacy nie są pewni, czy... popiera pani ten podatek od marsz? Znaczy, ja uważam, że podatek od marsz jest bezsensownym rozwiązaniem, ponieważ jeżeli mówimy o ograniczaniu marsz, to ja uważam, że powinno to dotyczyć ograniczaniu cen dużych państwowych monopolistów praktycznie, którzy operują energią, takimi, którzy mają rekordowe zyski, PGNiG, Orlen. No to oni mają być opodatkowani. Nie, właśnie. Mają być wszystkie firmy, również firmy prywatne, które nie mają nic wspólnego z energetyką, które nie korzystają z tego, że jest kryzys energetyczny. No banki raczej, takie które propozycje, też korzystają takie na propozycje kredytów zgłasza. Ja przypomnę, że jeśli akurat segment banków też został bardzo silny, nie znacjonalizowany przez rządzących, czyli przejęli własność również tak, że jest większość banków ma kapitał państwowy. W związku z tym powinni wtedy, kiedy... Nie przejęli, tylko kupili. No dobrze, ale przejęli w tym znaczeniu, że w tej chwili odpowiadają za to, że są niskie lokaty, to odpowiadają politycy PiS-u. Za to, że mamy wysokie ceny kredytów, odpowiadają politycy PiS-u. Za to, że mamy wysokie ceny energii, odpowiadają politycy PiS-u, bo wszędzie tam rządzą politycy PiS-u. Mamy 66 nowych... w bankowości? Mamy 66 nowych milionerów
partnerów spośród PiSu, którzy po prostu są umieszczani w spółkach Skarbu Państwa. W połowie świata. Musimy na tym skończyć. Pani dr Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej z Nowoczesnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Gdy choroba dziecka jest... Radio 24. Słowem wszystko. Stanisław Janecki, łączymy się teraz z panem profesorem Antonim Kamińskim, socjologiem z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się. Gdy Radosław Sikorski pisze po wysadzeniu rur Nord Stream 1 i 2 Thank you USA, to jest to jakiś odlot, dowcip, pomaganie Rosjanom, późna pora, whisky, czy co to jest? Ja myślę, że tutaj ktoś przypomniał wczoraj chyba o jego wypowiedzi w rozmowie z tym ministrem finansów Jackiem Rostowskim. Rostowskim, że... Zacytuję, panie profesorze. Tak, polsko-amerykański sojusz jest nic nie wart, jest wręcz szkodliwy, bo stwarza Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Bullshit kompletny. Skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy, kompletni frajerzy. No właśnie, więc on ma jakiś kompleks amerykański i to się u niego przebija. On w ogóle jest takim bardzo emocjonalnym człowiekiem pod pozorami światowości. Oksfordczyka, którzy są chłodni z wykształcenia pewnych manier, a tu nie. No więc właśnie, to są takie pozory, które Sikorski stwarza. Natomiast on jest bardzo emocjonalny i myślę, że on po prostu ma głęboką zadrę amerykańską. A skąd ta zadra się wzięła, no to... To można, tak jak on mówi, stawiać hipotezy, prawda? No więc ja nie będę się w to bawił, natomiast myślę, że hipoteza, która ma 99% prawdziwości, to po prostu to, że Rosjanie uzbroili ten rurociąg i że to jest robota rosyjska. Bo tak, że to już było po prostu, przy zmontowaniu już była możliwość wysadzenia go. No więc właśnie. Natomiast oczywiście pojawiła się taka hipoteza w prasie niemieckiej, że to może Ukraińcy, ale to oczywiście jest niemożliwe. To jest, po prostu nie mają takiej możliwości. To raz, a poza tym te rury, które biegną przez Ukrainę i przecież nawet w czasie wojny tłoczą gaz, no to też by były obiektem jakiejś dywersji. Jedynym, kto na tym korzysta, jest Rosja. Ale czy polityk tak doświadczony, bo to może sobie pozwalać na takie rzeczy, żeby potem na Kremlu zacierali ręce, cieszyli się i mówili, proszę bardzo, odsuwa od nas wszelkie podejrzenia, mówi, że to Amerykanie, pewno przy pomocy Polaków. Czy to nie jest zachęta do tego, żeby ktoś wpadł na pomysł i wysadził Baltic Pipe na przykład? No właśnie, no ale myślę, że akurat minister Sikorski jako minister popełniał szereg błędów, które zawsze mu uchodziły jakoś. No na przykład, no, to jest dłuższa historia, ale ja pamiętam, że kiedy on był w Waszyngtonie, chyba w Heritage Foundation, prawda, czy tam
gdzieś któryś z tych fundacji na początku tego stulecia, kiedy zaczęła się wojna w Afganistanie i potem w Iraku, to on publikował artykuły, w których pisał, że Polska powinna żądać od Amerykanów pieniędzy, bo Amerykanie myślą w kategoriach biznesowych i tak dalej. Szereg takich tekstów opublikował Rzeczpospolitej i wtedy ukazał się krótki tekst Brzezińskiego, nie odnoszący się wprost do tych tez, hipotez znowu Sikorskiego, gdzie Brzeziński napisał, że albo jest się najemnikiem i wtedy się żąda pieniędzy, albo jest się sojusznikiem. I to oczywiście, i Sikorski z tego wyciągnął wnioski pewne, znaczy nie wyciągnął z tego wniosku, bo natychmiast, kiedy został ministrem, zaczął zbierać zamówienia od swoich służb podległych i z tymi zamówieniami na ileś tam miliardów dolarów pojechał na spotkanie z Rumsfeldem i potem ujawnił to tutaj chargé d'affaires amerykański, że Rumsfeld po prostu skończył rozmowę. Jak zobaczył tą listę, to podziękował mu i skończył rozmowę. No właśnie, Sikorski miał w zwyczaju, jak chodziło o rozmowy w sprawie bazy w Redzikowie, żeby właściwie Amerykanie zapłacili za to od początku do końca, bo to będzie część systemu ich obrony strategicznej, a Polska to na tym traci, bo ściąga na siebie rosyjskie niebezpieczeństwa. Też nie chcę dociekać, skąd to się bierze, ale człowiek, który jest związany, pracuje niejako w Stanach Zjednoczonych, ma amerykańską żonę, skąd się bierze to podskakiwanie Amerykanom? Ja myślę, że on po prostu nie rozumie anglosasów. Znaczy, mimo tego, że był w Oksfordzie, on jakoś pewne powierzchowne cechy przyswoił sobie, ale właściwie on nie rozumie tego anglosaskiego świata i tutaj on popełnił fatalny błąd, bo tego właściwie skreśla jako kandydata do przyszłych stanowisk. No bo nikt go nie będzie w tych krajach sojuszniczych najważniejszych poważnie traktował. A inna rzecz, gdy chodzi o taką wypowiedź, która też jest dość kuriozalna, bo ona już jest właściwie nieważna, no bo bracia Włosi i pani Giorgia Meloni wygrali wybory we Włoszech, ale wyobraża pan sobie, że kiedyś byłoby możliwe instruowanie wyborców we Włoszech, jak zrobiła to pani Ursula von der Leyen, jak mają głosować, bo inaczej spotkają ich sankcje, kary albo przykrości? Czy to jest jakaś nowość, czy kiedyś to robiono tylko dyskretniej? No, myślę, że Niemcy nigdy nie grzeszyli tak taktem i delikatnością, więc tutaj ona po prostu ma takie swoje wyjścia. Jest to bardzo inteligentna pani, prawda, wyrobiona, ale ma czasem tego typu zagrania. I oczywiście okazało się to nieskuteczne, więc... Otóż to, nawet Włosi jej dziękowali. Grazie Ursula. Musimy skończyć. Pan profesor Antoni Kamiński, socjolog z Polskiej Akademii Nauk, był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Do widzenia. Reklama.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 6 minut po 8 w Polskim Radiu 24. Czas teraz na debatę polityczną. Dwie strony. Stanisław Janecki, zawsze alfabetycznie. Pani Anna Milczanowska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Pani dzień Urszula dobry Nowogórska, posłanka Koalicji Polskiej i Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Wtedy najłatwiej wybrnąć z wszelkich problemów. Więc współczuję tym, którzy witają gości na różnych imprezach państwowych, bo tam oprócz hierarchii jeszcze różne kryteria uznaniowe decydują i to jest pewien problem. Pewno. Ale nie od tego chciałem zacząć. Dlaczego ta debata o tym, żeby był podatek od marszczy, od takich nadmiarowych zysków, była taka w zasadzie nieracjonalna w polskim parlamencie? Bo dużo jakichś obelg, takich oskarżeń, a przecież te kwestie podjęła w swoim orędziu sama pani Ursula von der Leyen w Parlamencie Europejskim i powiedziała, że Unia Europejska liczy na to, że zyska z tego tytułu 140 miliardów euro, które będą wykorzystane w krajach członkowskich. Nie mogliśmy się, państwo nie mogliście się zgodzić co do tego, że taki podatek jest uzasadniony? Czy szczegóły zadecydowały o tym pani Urszula Nowogórska? Pewnie szczegóły. Zresztą jest takie przysłowie, że diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Natomiast moje ugrupowanie generalnie jest przeciwne nakładaniu nowych podatków, dlatego że kiedy patrzymy na sytuację rynkową, sytuację gospodarczą, to widzimy, że dokładanie nowych obciążeń przedsiębiorcom rzeczywiście może sprawić. Ale czy rzeczywiście przedsiębiorcom, wszystkim, bo opozycja, a nawet sam pan Donald Tusk, którego w parlamencie nie ma, mówił, że to jest samobójcza polityka dla przedsiębiorców, czy zabójcza raczej. Wie pan, to jest taki bardzo prosty mechanizm, dlatego że przedsiębiorcy regulują rynek pracy, zatrudniają ludzi. Jeżeli dociąża się przedsiębiorców, to może to zawsze skutkować jakimiś utrudnieniami na rynku pracy, na przykład redukcją zatrudnienia. Więc tutaj mówiąc o przedsiębiorcach, my troszczymy się również o pracowników, bo takie mamy cele i takie mamy założenia, że bezpieczeństwo obywateli, praca dla obywateli, ale również racjonalne gospodarowanie tym, czym państwo i przedsiębiorcy dysponują. Więc tutaj dokładanie nowych podatków i nowych dociążeń w sytuacji gospodarczej, w sytuacji inflacji, nie wiem, czy jest dobrym pomysłem. To może pani Anna Milczanowska nam wyjaśni, czy wszyscy przedsiębiorcy zapłacą ten podatek od marży właściwie tej wysokiej. No, nie wszyscy skorzystali na wzroście cen nośników energii. No, czasem można, bo pojawiają się nazwy prywatnych firm także, wśród tych, którzy mieliby być opodatkowani i banków. Czy zatem to jest podatek powszechny, czy jest wybiórczy? Nie, nie. To jest podatek wybiórczy, panie redaktorze, właśnie skierowany do tych, którzy mają tak zwane nadzwyczajne zyski, bo my mówimy o tych nadzwyczajnych zyskach, gdzie ta marża była w sposób niezbyt sprawiedliwy podnoszona, gdzie te przedsiębiorstwa zarabiały dużo, dużo większe pieniądze. Są te wyliczenia, że na przykład zamiast 10% marży stosowano blisko 17%. Więc głównie to ma dotyczyć tych przedsiębiorstw energetycznych, w tym oczywiście spółek Skarbu Państwa, które zdobyły te nadzwyczajne zyski, ale też wielu prywatnych. Pamiętajmy, że i na rynku polskim jest bardzo dużo innego kapitału związanego z energetyką. Mówi się o bankach, ale także innych przedsiębiorstwach, które w związku z inflacją, sytuacją geopolityczną, jaką mamy i w świecie, i w Europie, a zwłaszcza z tym, co związane z wojną. My jesteśmy w okresie wojny, bo można powiedzieć, że Polska też się znajduje, bo jesteśmy przecież tuż obok Ukrainy i jeszcze niesiemy tak ogromną pomoc. Czasami niektóre firmy wykorzystywały to nadmiernie, się bogacąc. A ten argument, że firmy, które są na giełdzie, na tym tracą i tracą ich akcjonariusze przez to?
No jest ten argument, bo wtedy, kiedy zostało to ogłoszone, to nagle tam zaczęły spadać te notowania na giełdzie, ale ja myślę, że to nie jest argument, panie redaktorze. Widzimy, że już kilka krajów w Unii Europejskiej, chyba 6 czy 7 wprowadziło. Wprowadziła Wielka Brytania. Wcześniej, jak mówiła o tym pani przewodnicząca Komisji Europejskiej, jakoś nikt się nie buntował. Opozycja tego też nie podnosiła. Teraz, kiedy taka padła propozycja od nas, ale przecież te pieniądze mają wspomóc przede wszystkim polskie rodziny. Wspomóc. No, część ma być na inwestycje w samorządach, też na inwestycje, a część na tak, i właśnie skierowane ulżenie tym, którzy ponoszą. Skierowane do samorządów, ale pamiętajmy, że tam jeszcze są takie założenia, że te firmy, które inwestowały te pieniądze o wiele bardziej zarobione niż zakładano i inwestowały w transformację energetyczną, one nie będą obciążone takim podatkiem. My tu mówimy o 50%. No nawet jest zarzut, to się tak że uciekną wprost w inwestycje, żeby nie zapłacić tego. Są takie, tak, rzeczywiście, ale to do przodu by musiały uciekać, ale jak, są firmy, które są już ryzyka to z tym związane i czy są? Wie pan, ja myślę kategoriami również swojego okręgu wyborczego, bo ja reprezentuję południową Małopolskę, czyli powiat limanowski, sądecki, gorlicki, całe Podhale. I na przykład na Sądecczyźnie zlokalizowanych jest kilka firm, które zatrudniają więcej niż 250 osób. To jest Newag, to jest firma produkująca okna Fakro, Dako. I ja się martwię po prostu o pracowników tych firm, no bo jeżeli... Szaki owocowe firmy, też, podbijająca. Dokładnie, dlatego Europę ja środkową. Się martwię o pracowników, żeby nie doszło do redukcji załogi pracowników, którzy tam rzeczywiście na co dzień mają pracę, mają zajęcie i mają pieniądze z tej pracy. Natomiast ja się też posłużę takim przykładem, bo wczoraj dzwonił do mnie pan właśnie, który mieszka na Podhalu i mówi, mówi, rata banku, w banku wzrosła mi o 1000 zł i teraz bank będzie też odprowadzał podatek od tego, co zarobił tak naprawdę, więc tak naprawdę mi zabrali po to, żeby mi dać. Więc dlatego to jest takie błędne, zamachowe koło i na pewno wszyscy musimy zrobić wszystko, żeby rzeczywiście poprawić sytuację społeczną, gospodarczą i zabezpieczyć mieszkańców Polski na zimę, żeby nie było kryzysu albo ograniczyć ten kryzys energetyczny. Natomiast racjonalność w podejmowanych decyzjach rzeczywiście musi być na pierwszym miejscu. A do pani już Anny Milczanowskiej, a ten pomysł, żeby wprowadzić maksymalne ceny energii elektrycznej dla podmiotów wrażliwych, szpitali, szkół, na ile on zostanie zrealizowany i na jakim poziomie będzie ta cena maksymalna i kto będzie jakby rekompensował te ograniczenia i z jakich środków? No tu przede wszystkim, jak widzimy te działania, które są podejmowane, jest kilka propozycji, panie redaktorze, kilka nawet projektów ustaw. Tu jeszcze wracając do opodatkowania. Jeszcze to obligo giełdowe. Wiemy, że rząd przyjął tę ustawę też o zamrożeniu cen prądu. No, jeżeli chodzi o takie instytucje wrażliwe, mają być te ceny zamrożone, podobnie jak i też dla indywidualnych gospodarstw, ale określone w kilowatach, jeżeli chodzi o indywidualne gospodarstwa. Tutaj właśnie widzimy, że my musimy pewne rzeczy... 2100 kWh. My musimy pewne rzeczy w takich działaniach, panie redaktorze, centralizować, czyli państwo polskie musi tym kierować, jeżeli chodzi o takie podmioty wrażliwe i te rekompensaty. Wiem, że też mają płynąć i do tych zakładów ciepłowniczych, do firm, które dostarczają ciepło, ale także mają być te rekompensaty skierowane do niektórych firm energetycznych, do tych, które energię sprzedają. Wspomniał pan tutaj o tym obligo giełdowym, tak? Też dyskusja się toczyła. Też nie wszystkim się podoba, nie wszystkim ekspertom, chociaż jest to rozwiązanie, tak wydawałoby się, jak ja się z tym zapoznałam, dość logiczne i słuszne, żeby z niego też skorzystać. No ale to panią Urszulę Nowogórską zapytam o to, czy zniesienie tego obligo jakby z ingerencją jakoś mechanizmy rynkowe, bo to, że
energię sprzedawano na giełdach i to było połączone z cenami światowymi, że tak powiem. Oczywiście podrażało te koszty, ale czy sama decyzja zmieni to, że tak jak niektórzy mówią, że to spadnie o ponad 50% ta cena? Panie redaktorze, musimy najpierw chyba wyjść od tego, że oprócz firm energochłonnych na polskim rynku działają mikro, małe i średnie firmy, które dostarczają polskiemu PKB czy czwarte środków. Czyli jakby tak obrazowo chciał wytłumaczyć, co druga złotówka w polskim budżecie pochodzi tak naprawdę od mikro, małych i średnich firm. Więc tutaj do nich trzeba skierować strumień pomocowy. Jak to zrobić? To rzeczywiście niektórzy mówią, że nie może to być pomoc publiczna, ale zawsze można regulować taryfy prądowe i dać pomoc w takiej formie tym małym mikroprzedsiębiorcom. Natomiast pomoc w ilości 2000 kWh. Każda pomoc dla obywatela jest potrzebna i tu bez dyskusji. Natomiast 2000 brzmi dużo, natomiast 2000 kWh, natomiast te 2000 to są tak naprawdę 2 megawattogodziny. Czyli jakby tak obrazowo chciał wytłumaczyć, jak ktoś ma, nie wiem, kuchenkę indukcyjną, to średnio rocznie zużywa ona około 1100 kWh, czyli 1,1 MWh. Albo na przykład jak ktoś ma termę, czyli taki bojler na prąd, nie wiem, przykładowo 120 litrów i nie wiem, 2 godziny w ciągu dnia taka terma grzeje, to zużywa około 1 MWh, czyli 1000 kWh. Natomiast jeżeli chodzi o ceny rynkowe, te giełdowe, o których ja pan mówił... Ja nie wiem, czy mam oszczędne te... Ja jestem dobra w rachunkach, dlatego tak sobie żongluję tymi... Oszczędnie pobieram energię, Natomiast rzeczywiście, no w 2000, o ile się nie mylę, o ile mnie pamięć nie myli, w 2019 roku nasza energia weszła na rynek giełdowy. No i teraz rzeczywiście, no, czy to burzy jakiś pewien porządek rynkowy? Pewnie w jakiś sposób ingeruje. Natomiast my na pewno musimy zrobić wszystko, żeby obniżyć koszty i cenę za energię. Więc podejmowanie takich działań, w jakim stopniu rzeczywiście może wpłynąć na regulację tego rynku. Natomiast z drugiej strony też słyszymy o pomocy, która będzie zmierzała do zamrożenia i do obniżenia kosztów o 30% chyba. Tak. Tylko ja bym, mówi się od ceny energii tej, która w tej chwili jest. Natomiast trzeba zrobić wszystko, żeby obniżyć cenę energii, bo jeżeli wyprodukowanie 1 kWh kosztuje około 800 zł z węgla, no to rzeczywiście dlaczego tak drogo jest, kiedy kupujemy ten węgiel? Więc tutaj pewne mechanizmy rynkowe, ale nie na etapie końcowym, tylko na etapie początkowym, kiedy rozpoczyna się proces produkcji i dystrybucji energii, tutaj trzeba zaingerować i tutaj trzeba wprowadzić regulacje. To może pani Anna Milczanowska wie, na czym polega manipulowanie na rynku energii, bo za to mają być wysokie kary. Kto manipuluje i w jaki sposób manipuluje? Na przykład rozmawialiśmy o tej giełdzie. Przecież tam też jest manipulacja, czyli, panie redaktorze. Są nieuzasadnione wysokie ceny, tak? No ależ oczywiście, że tak. Widać, jak te ceny są podbijane, bo tak rozmawialiśmy nawet z moją koleżanką klubową Anią Kwiecień. Jak to się odbywa. Przecież wiemy, że te różne firmy olbrzymie inwestycyjne, które też tym regulują, spekulują, żeby zarabiać, zatrudniają jakieś tam osoby, które siedzą gdzieś w kantorku i też no, sztucznie wszystko podbijają. Optymalizują, tak. Oczywiście, tak to wygląda i wtedy no niestety na tę wysoką, tę krańcową cenę potem to się przekłada tu, jak wspomniała poseł Ula, że ta produkcja z tej tony węgla, która u nas kosztuje energii, powinna kosztować tyle i tyle. Okazuje się, że poprzez tę giełdę podbijanie, manipulowanie tymi cenami, ona przekracza, kosztuje 4, 5, 6, 10-krotnie więcej. Nie może to być, więc mamy na tapecie teraz kilka tych rozwiązań, tych propozycji. Bardzo dobrze. Bo nakładają się na siebie tutaj dwa mechanizmy, to też trzeba rozróżnić, bo tak, jeden mechanizm, kiedy firma produkująca energię sprzedaje tą energię na giełdzie, to ona chce ją sprzedać jak najdrożej. Natomiast ktoś, kto kupuje energię drogą, no rzeczywiście dystrybuuje ją potem w takiej cenie, w jakiej ona jest, więc tak jak powiedziałam, ta regulacja musi być wprowadzona na początkowym etapie produkcji i dystrybucji, no bo jak już się mleko wyleje, no to trudno go wyzbierać, prawda?
dla, żeby uzbierać potem cały garnuszek. Więc... Polskie firmy energetyczne no, na ogół są skupione w grupach takich energetycznych, jak na przykład PGE Grupa i mamy tam PGE Dystrybucja, PGE Obrót i ponieważ czy Enea, czy Tauron są na giełdzie i tutaj dochodzi do tych paradoksów no, takich, tak, i nie, no, może, nie powinno tak, no, dochodzić. I nie może być, być tak, panie że między redaktorze. Sobą i koniec są w jednej grupie, a okazuje się, że ten końcowy, czyli ten PGE Obrót, który sprzedaje już nam na przykład ten do tego klienta, docina energia, docina, no, tak to wygląda, docina już takiej cenie, jak na przykład jest w Holandii. Bo tak? Na przykład widzi pan, panie redaktorze, jeżeli cena jednej kilowatogodziny, tak jak mówiłam, kosztuje około 800 zł ich wyprodukowanie, to przedsiębiorca za tą jedną kilowatogodzinę, w zależności od taryfy, jaką ma, musi zapłacić 2200, 2400 albo 2800. No więc to się wszystko przekłada na napędzanie pewnych rynków, inflacji, drożyzny, więc ten mechanizm trzeba wyregulować na początku i pomagać przedsiębiorcom i tym malutkim, i tym większym. Według określonych kryteriów, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Jeszcze chciałem z paniami temat polityczny poruszyć. Jest ten projekt przełożenia wyborów samorządowych. Jest oczywiście protest części opozycji, że nie powinno się przekładać wyborów. Są takie racjonalne, dla mnie najbardziej przekonywający jest taki argument, że można uczestniczyć w obu kampaniach, rozliczając tylko jedną. Jeśli będą w krótkim odstępie czasu, że na przykład samorządowiec zaprosi sobie kandydata na posła i rozliczy, a tamten będzie w tym czasie prowadził kampanię. Poza tym jeszcze, bo to się zdarzało nagminnie w przeszłości, kwestie oddzielenia, bo trzeba się rozliczyć z tych pieniędzy z jednej kampanii, a nie z dwóch, co mogłoby sprawiać kłopoty potem z tym rozliczeniem. Pani Anna Milczanowska, jakie są zalety tego przesunięcia? Czy to jest czysto polityczne, jak twierdzi Platforma Obywatelska, że chodzi o to, żeby nie przegrać wyborów samorządowych, bo to by źle wpłynęło na wynik wyborów parlamentarnych. Ludzie by zobaczyli tendencję. Nie, panie redaktorze, no ja jestem daleka i tu nie zgadzam się z tym, co mówi. No, znam te argumenty Platformy Obywatelskiej i jestem zwolennikiem, żeby rzeczywiście te wybory zostały przesunięte i rzeczywiście dzieje się tak raz, że i szef PKW o tym mówi i szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Chodzi o to rozliczanie, przecież ono musi być transparentne. No to nie ma bardzo w ogóle innej możliwości. Bardzo byłoby przekroczyć, łącząc jedno z drugim. Ależ oczywiście, a poza tym, żeby te dwie kampanie się na siebie nie nakładały, bo ta polityczna, typowo polityczna do parlamentu rządzi się zupełnie innymi prawami. Widzimy, jak niektóre są rozdmuchane i te billboardy, i takie szaleństwa obrazkowe i tak dalej. I ta kampania ta samorządowa w tych małych ojczyznach, gdzie wójt, burmistrz, prezydent, radni, ona się rządzi zupełnie innymi prawami, żeby to rozdzielić. I poza tym wielu samorządowców o to prosiło, mówiła, ale jeszcze jedno, ponieważ ja przez wiele lat byłam samorządowcem. Tysiące ludzi do obsługi wyborów. Jeszcze obsługa tych musiałbym wyborów. Musiałbym oddać głos pani Urszuli Nowogórskiej, bo mamy tylko dwie minuty. Dwie minuty, krótko. Czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie? Znaczy my mówimy, że generalnie jesteśmy przeciwni temu rozwiązaniu, bo uważamy, że zdecydowanie mniej komplikacji byłoby, gdyby można było skrócić kadencję Sejmu. Jest taki mechanizm w polskim prawie. Natomiast uważamy, że gdyby wybory samorządowe odbyły się 24 skracać, bo wtedy jest pełna demokracja. No tak, no ale skoro rzeczywiście w 2018 roku doszło do wydłużenia kadencji, czyli do 5 lat, no to my trzymamy się pewnego kontraktu społecznego. 5 lat to 5 lat, a nie 5,5 roku. W związku z czym uważamy, że wybory powinny się odbyć 24 samorządowe, 24 września, a parlamentarne 5 listopada. Ale wczoraj jeszcze na komisji samorządu Związek Powiatów Polskich zasygnalizował, że może być jeszcze jeden problem. Problem, który mówi o tym, że za chwilę dzieją nam się pewne mechanizmy z ustaw ustrojowych, czyli ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, bo tam są terminy dotyczące udzielania absolutoriów i udzielania również przyjmowania raportów o stanie jednostek samorządu terytorialnego. To jest jeden problem, a Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, chyba to jest 288 artykuł, mówi, że tak naprawdę kadencję można wydłużyć w trzech przypadkach, kiedy jest stan wyjątkowy, stan wojenny albo stan klęski żywiołowej. Póki co nie mamy żadnego z nich, więc i takie nasze stanowisko jest. O korzyściach z powodu
przyjmowania budżetu na przykład. Tak, bardzo. I o to apelowali. Od kilkudziesięciu lat, panie redaktorze, zawsze, zresztą sama kiedyś byłam też w grupie samorządowców, którzy apelowali, żeby wybory samorządowe odbywały się wiosną. Taka propozycja jest z naszej strony, aby tworzyć już uchwałę budżetową na następny rok mógł dany samorząd, który został przez lokalną społeczność wybrany i miał na to wpływ, żeby to był autorski danej rady gminy, miasta, ale z drugiej strony danego burmistrza, prezydenta, wójta. Ale z drugiej strony ustawa budżetowa to jest jedno, ale realizacja ustawy budżetowej to drugie, bo na przykład z wiosną zaczynają się przetargi. Więc te przetargi, proces wyłaniania inwestorów, którzy będą realizować zadania gminne, samorządowe, wojewódzkie, czy tam powiatowe, czy gminne, będą się odbywały w tym czasie, kiedy te wybory byłyby organizowane. A jeszcze wspomnijmy o jednej rzeczy, bo o ile mnie pamięć nie myli, to wybory do Europarlamentu są organizowane w ostatnią niedzielę maja. Są. Tak, więc gdyby się okazało, że rzeczywiście... Tak, więc mamy odstęp 6 tygodni, jeżeli mamy skumulowane wybory samorządowe z europarlamentarnymi. Europejskie są dość łatwe. Tak, natomiast samorządowe z parlamentarnymi jakby zachował pierwszy i ostatni termin, to też mamy 6 tygodni. Pani Urszula Nowogórska, Polskie Stronnictwo Ludowe, pani Anna Milczanowska, Prawo bardzo. I Sprawiedliwość. Dziękuję paniom. Reklama.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Debata poranka. Stanisław Janecki, witam publicystów. Agaton Koziński. Dzień dobry. Dzień dobry. Bogumił Łoziński, gość niedzielny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Tomasz Sakiewicz, Gazeta Polska, Gazeta Polska. Codziennie dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No chyba nie możemy zacząć inaczej jak od odlotu Radosława Sikorskiego, który jest różnie przyjmowany na świecie, w Rosji, jest dowodem na to, że my jesteśmy niewinni, nie wysadziliśmy tych rur, bo wszystko wskazuje na to, że sami sobie wysadzili przy pomocy ładunków, które zresztą umieścili, chyba montując te rury, co by też było pewnym precedensem w innych zostawianych ładunkach podczas remontu na przykład. Taka praktyka. No, skoro ochranie nawet pozwalano agentom ochrony zabijać ministrów, żeby się uwiarygodnić, to różne takie rzeczy się robi. I teraz jaką rolę odegrał w tym wszystkim Radosław Sikorski? Czy on zrobił to świadomie? I czy on w ten sposób nie odcina sobie drogi od dwóch rzeczy? Od poważnego traktowania, że już nikt go nie będzie chciał w polityce, i od swoich różnych fuch, które ma w Stanach Zjednoczonych, a któremu załatwiła jego żona, między innymi na uniwersytecie czy w mediach amerykańskich. Innymi słowy, po co on to zrobił, idąc tak bardzo na rękę Rosjanom, Bogumił Łoziński? Znaczy, ja myślę, że to świadomie to byśmy założyli, że on właśnie chce, popiera Rosję. Natomiast ja myślę, że to jest tak, że to jest ciąg dalszy jakby generalnej postawy, pewnego sposobu myślenia prezentowanego przez Platformę Obywatelską, dzisiejszą opozycję, które, no jak pokazały taśmy Sowy i Przyjaciół, nie widzi jakby oparcia naszego bezpieczeństwa na Stanach Zjednoczonych,
a widzi na Unii Europejskiej, a szczególnie na Niemcach, które też przecież to Radosław Sikorski wzywał Niemcy, żeby tutaj wziął odpowiedzialność za Europę, czyli stały na czele. No a jakby realizacja takiej ogólnej koncepcji proniemieckiej wiąże się również z koncepcją prorosyjską. No to jest ta opcja całościowa. I można jakby uznać... Ale on się tak kreował na antykomunistę, w tym Afganistanie to on walczył z tymi bolszewikami. Może tam dostał w Afganistanie jakiś pocisk i może mu się zmieniło. Może do niewoli się dostał. Natomiast do czego prowadzę? No to jest tak, że w polityce zagranicznej można mieć różne koncepcje. Tylko pewną, no bo oczywiście wiemy, że inną koncepcję ma zupełnie PiS, prawda? Tylko jest pewna granica, po której jakby dopuszczalności różnych koncepcji traktowane jako różne drogi polityczne, prawda? Prowadzimy taką drogę, a opozycja prowadzi taką, ale jest pewien taki moment, w którym jest kwestia szkodzenia państwu, obiektywnie szkodzenia państwu albo nieszkodzenia. I wydaje, ja jestem przekonany jakby, że ta opcja proniemiecka i to prezentuje Sikorski, ale też i prezentował swoich rządów Platforma i teraz będąc w opozycji przekroczyła jakby tą granicę, która jest dopuszczalna, które są dopuszczalne różnice między różnymi opcjami, a jednak baczeniem na tym, co jest obiektywnym dobrem Polski. I jest to tym bardziej dramatyczne, że dotyczy to spraw międzynarodowych, co do których powinien być absolutnie konsensus w państwie, w jednym państwie. No a tutaj to jest po prostu dalsze pole do walki politycznej, według mnie kosztem interesów polskich, które są jeszcze w konkretnej sytuacji politycznej. My tego nie rozważamy na sucho, jak to było jeszcze 10 lat temu, prawda? Tylko my to patrzymy na to w kontekście wojny, więc to jest skrajnie nieodpowiedzialna i szkodliwa dla Polski, na rękę Rosji. No i pewnie jakieś będą osobiste konsekwencje dla pana Sikorskiego, które akurat mnie to tam najmniej martwią w tym wszystkim. To przejdę, tak od lewej zacząłem komentatorów. Tomasz Sakiewicz, czy Sikorski staje się persona non grata, czy on nie uświadamiał sobie, jak wielką przysługę robi Rosjanom? Pochwalił go natychmiast Dmitrij Poliański, wiceszef delegacji rosyjskiej w ONZ-cie. Pochwaliła Maria Zacharowa, rzeczniczka MSZ-u. To jest oczywiste, że stworzył alibi dla chyba rosyjskiego zamachu. Mieli to wszystko tam przygotowane, zresztą rozważali. Tam zresztą nie ma gazu płynącego, jest gaz techniczny, który równoważy ciśnienie wody po prostu. Tak. Więc co polski polityk może kombinować, robiąc coś tak głupiego po prostu, chyba że to nie jest głupie? No, miarą powagi Platformy Obywatelskiej jest to, że druga czy trzecia osoba w Platformie wypowiada się, a my musimy zgadywać, czy on był akurat pod wpływem jakichś środków odurzających, czy używek, czy tak serio, tak? I oni pod z tym... wpływem swojego intelektu. Tak, czy oni z tym nic... To jest duża trucizna. Nie robią. Natomiast mi się wydaje, że Radosław Sikorski doskonale wiedział, co robi i musiał to zrobić. Znaczy, trzeba naprawdę zbadać związki Radosława Sikorskiego z przeszłości. To nie są żarty. Znaczy, to, że on ukrył w swojej książce, którą zresztą pisze Saul z Łukaszem Warzechą, fakt pobytu pół roku w jednym miejscu w Rzymie z panem Turowskim, agentem wtedy Służby Bezpieczeństwa przy Watykanie. I w książce jest tak powiedziane, jak on był tam w Domu Polskim w tym czasie kilka godzin. Tak? Skąd nagłe pojawienie się Turowskiego tuż przed Smoleńskiem i zniknięcie po Smoleńsku? Tak? Wiele takich pytań dotyczących jego przeszłości naprawdę zaczyna być ważkich w takich sytuacjach. To jest wpis, który niszczy mu karierę ewidentnie i bardzo utrudni. I on sobie zdawał z tego sprawę, że Rosjanie to użyją. Musiał. Musiał, pytanie, dlaczego musiał, tak? Dlaczego on musiał to zrobić? Rosjanom to było absolutnie niezbędne do podniesienia stopnia eskalacji w tej wojnie. W tej chwili, jeśli Rosja zaatakuje naszą infrastrukturę, wysadzi Petrobaltyk, Gazoport czy coś innego, powie, że jest to odpowiedź
na atak zorganizowany przez USA, Polskę. No bo właśnie to jest najprostszą reakcją kontruderzeniem. Czyli adekwatna odpowiedź na infrastrukturę. Stąd, jeżeli się przyjrzymy na Bałtyk, to w tej chwili mamy ogromne ilości wojsk natowskich, które ściągają i już były wcześniej ściągnięte. Ad rem to właśnie koło Bornholmu krzyżuje się Baltic Pipe z Nord Stream. To jest eskapada górą ponad tymi dwoma, znaczy tymi rurami Nord Stream, więc to jest jasny znak, że możemy tu wysadzić troszkę dalej i wysadzić Baltic Pipe. Jeśli zginą jacyś żołnierze NATO, zginą Polacy, ale też to, że daje to pretekst do większego zaangażowania na Ukrainie, chociaż już nie wiem, czy można bardziej. No można bardziej, tylko już nie chcę mówić w jaki sposób. To wpis Radosława Sikorskiego ułatwia tą masakrę. Ułatwia, bo jesteśmy na wojnie. Na wojnie nie można zacząć krzyczeć wyłaźcie z okopu, jak strzelają. A mniej więcej to jest tego typu sygnał. Tak? Wystawił na strzał Polskę, wystawił na strzał NATO, pomógł mordować Ukraińców. To do Agatona Kozińskiego, czy to... nie jest za daleko idące, no bo Sikorski te wyskoki to miewa regularnie. Tam ta rozmowa z Janem Wincentem Rostowskim jest taka znamienna, że on tam opowiada o Amerykanach. On zresztą wobec Amerykanów, już rozmawiałem o tym dzisiaj z profesorem Antonim Kamińskim, ma jakiś kompleks Ameryki. Profesor wręcz twierdzi, że on nie rozumie anglosaskiego świata, mimo że tam studiował i sporo czasu spędził. To jest ciekawa hipoteza. Czy on po prostu szarżuje w pewnych sytuacjach, żeby być oryginalnym, czy to jednak się układa w inną całość i to taką niekorzystną dla tego polityka? Tego typu szarże mogą sobie pozwolić publicyści w normalnych czasach. Tego typu wpis, gdyby Radosław Sikorski był zwykłym dziennikarzem, zwykłym publicystą, jakim był w latach 80., to pewnie by jeszcze uszedł na słucho, ale po pierwsze, tego typu prowokacje nie wchodzą w grę w sytuacji wojennej. To moi przedmówcy podkreślali bardzo mocno, że nawet najbardziej odjechani publicyści, najbardziej silący się na oryginalność publicyści muszą dzielić swoje słowa przez trzy, bo muszą brać szerszy kontekst, że w sytuacji konfliktu wszystko nabiera całkowicie innego odcienia. To niż... może kosztować czyjeś życie. Po prostu najdalszej sytuacji to jest taka, a nawet na wojnie... No i zamach na te nasze inwestycje. To jest w wojnie propagandowej, która przecież jest równie, w wojnie informacyjnej, która trwa obecnie i która jest równie cięta jak wojna na froncie. Tego typu sytuacje są absolutnie to jest błąd. No. To jest dramatyczny błąd, tym bardziej, że napisał... A jego własna partia go rozliczy z tego? No właśnie do tego zmierzam. Właśnie tym bardziej, że to jest były minister spraw zagranicznych, to trzeba podkreślić. I były minister obrony. Były minister obrony to jest właśnie mniej istotny. Byli ministrowie są po prostu byłymi ministrami. Były minister spraw zagranicznych to jest funkcja, która zostaje na całe życie. Całe życie, tak jak całe życie jest się profesorem, całe życie jest się byłym ministrem spraw zagranicznych, wszelkiego rodzaju spotkaniach dyplomatycznych, politycznych, forach, komisji. Przecież on ma bardzo wysokie notowania. Pierwsza kadencja w Parlamencie Europejskim, a już ma bardzo wysokie tam notowania. Ma bardzo wysokie notowania właśnie dlatego, że to jest były minister spraw zagranicznych, on zna tych ludzi. Całkowicie jest inna precedencja w polityce dla ministrów spraw zagranicznych. To jest oddzielne, zawsze lepiej sytuowane loże niż dla innych pozostałych byłych ministrów, łącznie z ministrami obrony. To jest ta zasadnicza różnica i tym bardziej takie słowa ważą więcej i tym bardziej są to, mówiąc delikatnie, bardzo nieodpowiedzialne słowa. Natomiast czy skończą jego karierę polityczną? No to po pierwsze jest to reakcja Platformy Obywatelskiej. Nie jest to, zgadzam się, pierwsza jego tego typu wpadka i do tej pory w żaden sposób nie zaszkodziło. Radosław Sikorski regularnie jest fetowany, jeżeli jest organizowane coś w rodzaju Kampusu Polska, coś w rodzaju meetup, jakiegoś kongresu, ciała różnego. Platforma co jakiś czas organizuje takie duże spotkania, duże eventy, które mają przykuć uwagę i Radosław Sikorski jest tam on jest zwykle... takim trzecim politykiem, Tusku i Trzaskowski. Jedno do pytania, bo Bartłomiej Sienkiewicz jest schowany bardziej tak. No w tym sensie jest to jedna z takich najbardziej rozpoznawalnych, wysuwanych do przodu twarzy Platformy Obywatelskiej. Po drugie, ja się bardzo obawiam, że te jego słowa wpisują się, bo my przykładamy do tego miarę stricte polską. No zakładamy, że polscy Polacy, którzy mają mandat wybierani w polskich wyborach, też będą przykładali polską miarę. Natomiast spójrzmy na to z perspektywy Włoch, spójrzmy na to z perspektywy Niemiec, spójrzmy na to z perspektywy Francji. Tam stosunek do Stanów Zjednoczonych jest dużo mniej zero-jedynkowy niż jest w Polsce. W skrócie, Niemcy są krajem bardzo silnie antyamerykańskim. O tym też bardzo często zapominamy. A ten sojusz Niemiec z Rosją, pomijam już kwestię biznesową, że to się im opłacało i tak dalej, wpisywał się w nastroje społeczne.
wpisywał się w nastroje społeczne, bo w skrócie Niemcy wolą Rosję, bo jak nie Rosja, no to Ameryka, a oni atawistyczni. No sam kanclerz Scholz w młodości zwalczał amerykański imperializm intensywnie. No ale to nie tylko Sanchez, on był głosem swojej społeczności, bo we wszystkich sondażach... Ciekawsze, co wspiera Angela Merkel w młodości. Nastroje generalnie w Niemczech, w badaniach opinii społecznej, nastroje antyamerykańskie przed wojną były wyraźnie silniejsze niż antyrosyjskie. Podobnie się dzieje we Włoszech. Wygrała teraz Giorgia Meloni, która jest proatlantycka, ale ona wygrała mimo tego, że jest proatlantycka, a nie dlatego, że jest proatlantycka. To jej moim zdaniem ciążyło, miałaby lepszy wynik, gdyby też się od Stanów Zjednoczonych nie zaczęła. Ta nowa koalicja też jest proamerykańska. No tak, ale to jest tak, ale generalnie mówię o tych dużych i czytając z tamtej perspektywy wpis Władysława Sikorskiego, ten wpis zaczyna mieć logikę i pokazuje, w jakim basenie on teraz chce pływać. Jest to basen złożony z Europy Zachodniej, tam się czuje najlepiej, tam się czuje swobodnie. I w ten sposób daje wyraźny sygnał. Czy oczekuje jakiejś nagrody? No, nie wiem, może liczy na jakiś awans, może liczy właśnie na kolejne intratne kontrakty, może po prostu na nic nie liczy, tylko w ten sposób buduje sobie wpływy i pokazuje, słuchajcie, ja tu jestem, ja myślę tak jak wy, weźcie mnie do swojego klubu, czy go wezmą, czy go nie wezmą, to nie wiadomo. Ale dzisiaj ale nie, pewno, bo oni są jednak przerażeni tym, ale co na pewno, Putin. To akurat widzimy, w budowaniu swojej kariery jest szalenie konsekwentny, jak zaczął w latach 80., to jego ambicje sięgają szalenie daleko. No przecież nieprzypadkowo to wiele o tym mówiło, że jak przegrał prawybory z Bronisławem Komorowskim prezydenckie w 2010 roku, on to bardzo mocno przecierpiał. Przecież jego ambicje, żeby zostać sekretarzem generalnym NATO, są powszechnie znane. Jego ambicje sięgają naprawdę bardzo daleko. Innemu Oksfordczykowi Nikodemowi Deźmie zaproponowano stanowisko premiera, a Sikorskiemu jeszcze nie. No, tak, przewijał się, były takie pomysły. No, w tym sensie on cały czas jakoś tam grzeje, właśnie dlatego, że jest jedną z najważniejszych twarzy, cały czas największej partii opozycyjnej. No pytanie, moim zdaniem kluczowa jest reakcja Platformy Obywatelskiej. Czy Platforma Obywatelska też się bardziej widzi siebie jako partię Europy Zachodniej, czy bardziej siebie widzi jako partię jednak usytuowaną w Polsce? No bo jeżeli przepraszam, ja się znowu wcinam, ale to jest ważny wątek. To nie chodzi o partię całej Europy Zachodniej, bo nie cała Europa Zachodnia jest antyamerykańska. Nie, no po wymienieniu te trzy państwa, Francja, nawet w Niemczech jest bardzo silna frakcja amerykańska, chociaż ich ciągle jest w mniejszości. Ale frakcji tej części Europy, która chce grać z powrotem na Rosję. Tak, to jest ona jest z natury rzeczy antyamerykańska. Ona z natury rzeczy, ona chce odbudować związki z Rosją. Ja nawet tutaj nie mówię o przypisaniu kolejnych poszczególnych partii politycznych europejskich do poszczególnych poglądów. Mówię o nastrojach społecznych pokazywanych w sondażach. W sondażach do wojny w wielu krajach, w tych największych krajach zachodniej Europy, sondaże poparcie, nastroje antyrosyjskie były zwykle słabsze niż nastroje antyamerykańskie. I takie rzeczy nie ulatują z dnia na dzień. To, że wybuchła jakaś wojna wokół Krymu, kilka tysięcy kilometrów od tamtych stolic, moim zdaniem nie zmienia głęboko motywacji tych ludzi. Ta wojna kiedyś się skończy i te nastroje amerykańskie, antyamerykańskie znowu wrócą. Jeżeli to było rzeczywiście nie wpisane jakimś przypływie impulsu, tylko rzeczywiście wpisane racjonalnie, no to ja to w ten sposób potrafię, no bo tylko w ten sposób ta wypowiedź wpisuje mi się w jakąś logiczną całość, ustawianie się pod trendy obowiązujące w Europie Zachodniej. To coś, co się z tym wiąże, no bo czy subiektywnie, czy obiektywnie, no raczej obiektywnie Sikorski się wpisuje no, w rolę rezonatora putinowskiej polityki. Ale a co z tymi uciekinierami przed poborem, którzy, no Niemcy chcą ich przyjmować, my ich nie chcemy przyjmować, Finlandia ich zupełnie nie chce przyjmować. W Polsce są różne głosy, że każdy, który wyjedzie, to będzie go mniej na froncie, tylko zdaje się, że to nie jest takie proste. Jak się zastanawiałem nad funkcjonowaniem takiej silnej grupy niemieckiej w Berlinie, która częściowo pochodzi z emigracji pochodzenia niemieckiego, częściowo to są ich rodziny, a częściowo to są całkiem nowi ludzie, to oni nigdy nie stracili lojalności wobec Rosji. I to jest zaskakujące. Czy sprowadzenie sobie takiej grupy młodych mężczyzn to nie jest bomba pod każdym względem, bo oni nigdy nie będą lojalni wobec kraju, do którego przybędą, tylko będą czekać na okazję, żeby zasłużyć się Rosji w jakiś inny sposób. Bogumił Łoziński. Czy powinniśmy tych ludzi bezwarunkowo odrzucić?
No jest tu problem, bo z jednej strony no, są to uchodźcy, którzy nie chcą walczyć w Ukrainie. Ale jak inni walczyli, to im nie przeszkadzało. Czekali. Przecież do tej pory to były zaciągi z tych byłych republik, które są w Buriacji i innych, które są na obrzeżach imperium. Teraz to dotknęło ich. Okazuje się, że oni generalnie to chcieliby właśnie zrobić to, co Putin z Ukrainą, ale nie własnymi rękami. Więc ja bym tu z drugiej strony bardzo, bardzo ostrożny. Być może, ale tutaj dobrego wyjścia nie ma. No albo się zamknie te granice, no bo co, zrobimy jakieś obozy dla uchodźców poborowych i ile tam będziemy ich tam trzymać. No może to jest jakieś takie wyjście, ale to jest bardzo, bardzo niebezpieczne i tutaj też no, byłbym ostrożny, tym bardziej, że są państwa, które są skłonne je przyjąć. No dobrze, myśmy przyjęli Ukraińców, bo uważamy, że to jest naturalne. A jak oni uważają, że trzeba przyjąć Rosjan, to niech Rosjanie jadą do nich. Znaczy nie jest tak, że my skazujemy ich na ten pobór i na to, że oni pójdą do tego wojska. Tomasza Sokiewicza zapytam, czy to jest grupa, która w ogóle, którą można rozpatrywać w kategoriach demokratycznych? Czy to jest pokolenie buntu przeciwko Putinowi, czy po prostu zwiewają, bo nie chcą być w wojsku i nie chcą ginąć na Ukrainie, a mają gdzieś te wszystkie kwestie, które są ważne na Ukrainie, czy to jest agresja przeciwko suwerennemu państwu i tak dalej. I czy w dużej grupie byłoby to ryzyko dla Polski? Nie ma tu bezpośrednich analogii, ale no, proszę zwrócić uwagę, Wietnam to było pokolenie jedno dalej po II wojnie światowej i po Korei, tak? Bo ta Korea jakoś tam wchodziła w tą II wojnę światową. I ono już doświadczyło, że tak powiem, życia w pokoju, dobrobytu, którą stworzyła Ameryka. I Wietnam był też podpieranym przez Rosję, ale dobrze zorganizowanym buntem przeciwko wojnie, bo Amerykanie przegrali w rezultacie tą wojnę w Wietnamie, nie w wyniku słabości militarnej, tylko w wyniku buntu, który zorganizowano w Stanach Zjednoczonych. Mamy jedno pokolenie mniej więcej od czasu rozpadu ZSRR, to jest już 30 lat ponad minęło. 90 rok. Tak, 90 rok. No tam były te wojny czeczeńskie i tak dalej, ale one nie były masowo, w nich nie uczestniczyło wojsko. Oni jednak, przynajmniej część tej ludności miała internet, wyjeżdżała na zachód z tych wielkich miast. I też są teraz bezpośrednim zagrożeniu wojny. No, ta manifestacja na Arbacie w Moskwie, gdzie mówili Putin, ty sobie idź do okopów zamiast nas, ale to garstka była ludzi. Oczywiście i to wszystko trzeba brać z właściwą proporcją, ale to już naprawdę bardzo utrudnia. To znaczy to już nie jest tak, że Putin wyszedł mać w potrzebie i wszyscy idą na front, matki żegnają chusteczkami, wlewają bimber do menażki i tak dalej, i tak dalej. No nie, no oni zresztą, obiekt mediów, który nie został zamknięty wewnątrz samych poborowych, też bardzo osłabia morale. Tak? Znaczy oni widzą, że po prostu jest bardzo źle, że to, że on nie ma bandaży i butów, to jeszcze, jest typowe, bo jego koledzy gdzieś tam na innym froncie też nie mają bandaży jeszcze i butów. Jeszcze Agatona Kozińskiego, bo mamy półtorej minuty. Czy to jest część takiego buntu, który się gdzieś tam w Rosji rozszerzy, czy to jest tylko taka zwykła ucieczka przed bramką? Być może kiedyś bunt się rozszerzy i teraz no, Rosja nie ma liderów. No, żeby był bunt społeczny, potrzebni są liderzy, którzy staną na czele tego buntu i powiedzą im, w którą stronę. Nawalny z łagru nadaje. No nadaje, no, ale czy jakaś część służb musi go tam popierać? No albo go popiera, albo właśnie jest takim wentylem, że z jednej strony jakiś lider, przywódca opozycji jest, z drugiej strony jest unieszkodliwiony i krzywdy nie zrobi. Być może te protesty będą... A może jest trzymany na przywódcę? No być tak. Może. No, ale być pozwolą może... mu żyć i się dogadają. Znaczy, dokończę, bo to została minuta. Te protesty nic nie zmienią. Jeżeli ma coś się zmienić na Kremlu, to zmieni się tylko i wyłącznie wobec gier wewnątrz, jakiegoś coup d'etat, jakiegoś przewrotu pałacowego, bo Rosja jest
chińskie społeczeństwo jest zdecydowanie zbyt słabe, to potrzeba tego typu pracy organicznej, wykuwania kadr, wykuwania liderów, wykuwania pomysłów integrujących, żeby to się zmieniło, także to jest co najmniej tak jak w Polsce. Solidarność 1980 doprowadziła do przewrotu w 1989 roku, bardzo szeroko zresztą kontestowanego i też nie obejmującego całej ówczesnej Solidarności. Rosja musi przejść podobny proces, żeby społeczeństwo było w stanie wymusić zmiany. Można szybko. My patrzymy na to z punktu widzenia Polski, czy jakichś standardów europejskich. W Rosji są standardy, które odpisał Lermontow jeszcze wiek temu. Rosjanie mają taką mentalność, że popierają i mogą być niewolnikami władcy, który zwycięża. Putin zaczął przegrywać, w związku z czym Rosjanie się od niego odwracają, ale nie od Rosji, nie od swojego myślenia imperialnego i nie od swojej mentalności. To jest dobra puenta. Agaton Koziński, Bogumił Łoziński, Tomasz Sakiewicz. Dziękuję bardzo panom. Ja, Stanisław Janecki, spotkam się z państwem za tydzień. Do usłyszenia.